Maćko znienacka, 13-wieczny mieszczanin, był jednym z uczestników ostatniej soboty w muzeum. Od pozostałych wyróżniał się strojem. Miał na sobie m.in. kojwkę oraz karwasz. Bardziej mnie interesują same warsztaty niż sama ta wystawa, bo od jakichś 40 lat jeżdżą dymarki, więc generalnie tutaj nic mnie dziwi. Chociaż pani Kasia prowadząca bardzo fajnie prowadzi te warsztaty. Naprawdę mi się podoba i nawet kilka rzeczy nie wiedziałem. Uczestnicy zwiedzili Pałac Wielopolskich w Częstocicach, a przede wszystkim warsztaty Kowalski i Hutniczy, które są elementami wystawy Black Metal. Rekonstrukcje tych warsztatów wyposażone są w charakterystyczne piece, paleniska, narzędzia, rudy żelaza, paliwo oraz półwytwory. Bardzo się też cieszę, że uczestnicy poświęcają swój czas, że znaleźli chwilę, żeby właśnie w to sobotnie przedpołudnie tutaj u nas przyjść, posłuchać o historii żelaza, dowiedzieć się czegoś na jego temat. Tym bardziej, że tutaj właśnie w naszym regionie ono jest bardzo ważne, bo te tradycje hutnicze i górnicze są w regionie świętokrzyskim mocno, mocno zakorzenione. Uczestnicy zdobyte podczas zajęć informacje utrwalili, wykonując quizy i łamigłówki. Na przykład stworzyli oś czasu. Dzieci mają etapy wytwarzania żelaza, na przykład ułożyć od początku, od wydobycia rudy, poprzez wypalanie jej w piecu hutniczym do tego produktu finalnego. Także utrwalają one z pewnością to, o czym rozmawialiśmy. Wystawę Black Metal w Pałacu Wielopolskich można zwiedzać do 9 czerwca.